Tym razem krótki wyjazd do Maroka, a w filmie same ciekawe miejscówki do ogarnięcia w weekend. Co warto zobaczyć w Agadirze i Marrakeszu? Zapraszam na krótką relację z nadoceanu i bram Sahary. Agadir to najpopularniejszy kurort w Maroku i znakomite miejsce dla szukających relaksu na pięknych plażach oraz tych, którzy chcą poznawać obce kultury i smaki. Tysiące knajpek, restauracji, pubów i klubów zadowolą miłośników nocnego życia. Po przylocie jednym z pierwszych zakupów jest karta SIM. Ja wybrałem Orange. Znajdziemy tu też polski akcent. Stara Medina Agadiru znajdowała się na wzgórzu i została zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1960 roku. Na jej miejscu znajduje się dzisiaj Park Pamięci z widocznym z daleka napisem. Sam napis widniejący na wzgórzu głosi Bóg, Ojczyzna, Król. A co znajduje się na samym wzgórzu i jak napis płonie w nocy, zobaczycie w dalszej części filmu. Malownicze wybrzeże z długą promenadą, orientalna muzyka i znakomita marokańska kuchnia zachwycą każdego. Agadir to także 10 km pięknej, szerokiej, piaszczystej plaży. Agadir jest również wymarzonym miejscem dla pasjonatów sportów wodnych. W Maroku należy pamiętać o zakazie fotografowania policjantów i żołnierzy, a także obiektów wojskowych i zapór wodnych. Jeśli chce się zrobić zdjęcie Marokańczykowi, należy zapytać o zgodę. Alkohol jest dostępny w barach, hotelach i nielicznych sklepach, jednak trzeba zachować pewną ostrożność w miejscach publicznych, ponieważ osoby pijane narażają się na aresztowanie. Marokańska herbata, miętowa i bardzo słodka. Tadżin to miejscowy przysmak Maroka. Tadżin to nazwa potrawy, a jednocześnie naczynie, w którym się ją przygotowuje. Kasba, potężne wzniesienie z ruinami na szczycie, które jest widoczne niemal z każdego punktu miasta. To twierdza, z której rozciąga się piękna panorama Agadiru, oraz widok na góry i ocean. Twierdza zniszczona przez trzęsienie ziemi jest sukcesywnie odbudowywana. Groźny ocean podkreśla egzotyczną atmosferę tego miejsca. Szkoda, że sam napis na wzgórzu jest mało czytelny z tej odległości. Będąc w Agadirze, nie można pominąć wizyty w krokoparku na przedmieściach miasta. Jest to ogród zoologiczny poświęcony krokodylom nilowym zamieszkującym jeszcze na początku XX wieku naturalnie południe Maroka. Wchodzimy przez wielką paszczę krokodyla, a dalej jest już tylko ciekawie. Park to nie tylko krokodyle i przestrzenie dla nich. Jest to również ogród botaniczny składający się z 5 tematycznych stref,
i sporo innych gadów jak żółwie czy legwary. Ciekawa atrakcja na jakieś 2 godziny zwiedzania. Na terenie parku jest restauracja z tarasem widokowym na wygrzewające się krokodyle i oczywiście sklepik z pamiątkami. Ciekawą opcją jest też zwiedzanie po zmroku. Wskakuję do autobusu i w drogę do Marrakeszu. 3-godzinna podróż klimatyzowanym autobusem z takimi widokami za szybą mija bardzo szybko. Tylko spójrzcie na te kolory. Coś niesamowitego. Marrakesz to miejsce, które trzeba zobaczyć. Bardzo dobrze oddaje charakter Maroka. Piękna, zabytkowa medyna z wąskimi uliczkami i jeden z największych suk to tylko niektóre z atrakcji. Sercem miasta jest niezwykły plac Jami El Fana, gdzie można poczuć prawdziwy marokański klimat. Plac został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dzięki swojemu barwnemu i wielokulturowemu charakterowi. To chyba najsławniejsze miejsce w Maroku. Marrakesz to miejsce gwarne, pełne kolorów, zapachów i dźwięków, wyróżniające się labiryntem krętych uliczek. Mieszają się tu wpływy kultury afrykańskiej, arabskiej i europejskiej. Kończąc relację, żegnam się z Wami ujęciami z tego fascynującego miasta. Dziękuję za obejrzenie do końca i zapraszam po więcej.